Witam Państwa bardzo serdecznie. Gośćmi audycji są dziś pani Paulina Przybysz oraz pani Karolina Wojtasik-Kocoń. Obie panie reprezentują zespół Buziaki z Gorzowa. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Dobry. Jest nam bardzo miło gościć w naszym studiu, choć wiemy, że nie jest łatwo wygospodarować ten czas, bo on jest gorący, bardzo. Ale przypomnijmy, jak wygląda w ogóle funkcjonowanie zespołu Buziaki? Jakie to są frakcje, jak podzielony jest zespół i kto i kiedy może się zgłaszać? No, zespół na ten moment to jest 10 grup tanecznych. Zajmujemy się tylko tańcem, przede wszystkim tańcem. 10 grup tanecznych, które pracują 2 razy w tygodniu na stałych zajęciach w Młodzieżowym Domu Kultury. Zgłaszać się jak najbardziej. Planujemy nowe nabory we wrześniu dla grupy 3-4-latków i grupy 5-6-latków. Będziemy działać od września w nowym miejscu. Razem z całym Młodzieżowym Domem Kultury przenosimy się na ulicę Śląską. Jak mówimy o tych sekcjach, to znaczy, czyli dzielimy na tych najmłodszych, tak, starszych, czyli rozpiętość wiekowa od do, jaka to jest? Na ten moment od 5 do 18 roku życia. Aha, a najstarsza grupa to? To 17-18 lat, już dojrzała młodzież. Czy zajmujecie się jakimś szczególnym rodzajem tańca, czy tutaj jest ta mieszanka? Jak to wygląda? Bazujemy na technikach tańca współczesnego. Dzieci zaczynają tak naprawdę od utanecznienia i od zapoznania się z jakąkolwiek bazą taneczną. Troszeczkę techniki tańca klasycznego, baletu, tańca nowoczesnego. Gdzieś tam czasami pojawia się hip-hop. Próbujemy wszystkich możliwych sposobów na to, żeby urozmaicić życie taneczne naszym dzieciom. Ten gorący sezon, mówimy wakacje, co w ciągu tych wakacji, jakie wyjazdy, bo w końcu można się prezentować i wyjeżdżać. Tak, my w tym roku dosyć bezpiecznie mamy zaplanowane 3 obozy. Na pierwszy jedzie nasza najstarsza młodzież, właśnie 2 najstarsze grupy. I później 2 obozy w Gdańsku, taneczne dla młodszych grup, dla tych średnich grup. Także będziemy tańcować, ale na terenie Polski. Ale w szkole baletowej. Tak, o, jest. To też jest nowość. Warto zaznaczyć, tak. Naprawdę, bo fajnie jest zobaczyć od środka, jak to wygląda, jak te sale wyglądają. Troszeczkę poczuć tej atmosfery szkoły baletowej. Już teraz. Mhm, także jest to nowa forma. A powiedzmy o tych sukcesach, które udało się zdobyć zespołowi. Ich lista jest długa, jak czytałam na stronie internetowej. Nie sposób wymienić wszystkiego, ale do tych największych należą? Ja myślę, że to z ostatnich lat, to na tych międzynarodowych festiwalach w Chorwacji, w Hiszpanii, we Włoszech, to takie duże wydarzenia, myślę, że można się szczycić. No i w Polsce też nie brakuje takich ogólnopolskich festiwali, gdzie poziom naprawdę jest bardzo wysoki. Jakie sukcesy mają Buziaki na swoim koncie? Ja myślę, że przede wszystkim to, że mogą być tancerzami dumnymi z siebie, to, że wychodzą na scenę i mogą prezentować to, czego się uczą na zajęciach tanecznych w ciągu roku szkolnego. Waszą mentorką, wspaniałą osobą świętej pamięci była pani Szafrańska. Co po sobie zostawiła, bo wciąż gdzieś wspominamy jej osobowość. Zostawiła sobie bardzo wiele w zespole. O tym mówią już dziś dorośli, ludzie, którzy z Buziaków wyszli. Często wracamy, tak, prawda? Często wracamy. No, zostawia przede wszystkim nam historię. To nie jest zespół, który powstał dzisiaj, wczoraj. To jest historia, to jest mnóstwo ludzi, którzy się przewinęli przez ten zespół i tak naprawdę... No, mnóstwo wspomnień? Tak, na każdym kroku spotykamy tych ludzi, którzy, ja też miałem przygodę w zespole, bo to naprawdę nie sposób jest ich wszystkich znać, pamiętać, kojarzyć. To też wspaniała nauczycielka dziś. Mówi się o tym, że to była taka szkoła życia. Tak. Kto przeszedł szkołę z panią Izabelą, prawda? Miała charakter. Miała charakter, miała charyzmę i myślę, że tym przyciągała i dlatego to wygląda tak, jak wygląda i dlatego mamy tyle lat, ile mamy zespołowo i dlatego rodzina rośnie w siłę i zespół trwa. Jakie wydarzenia, czy jakie udało wam się uzyskać dofinansowanie, czy z miasta, czy z województwa do wydarzeń, które planujecie, organizujecie? No to najpierw
dostałyśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na zorganizowanie konkursu choreograficznego. Planujemy go w nowym roku szkolnym, czyli we wrześniu. Również tutaj z Urzędu Marszałkowskiego oraz z naszego miasta otrzymałyśmy dofinansowanie na zorganizowanie drugich konfrontacji tanecznych imienia Izabeli Szafrańskiej. W zeszłym roku odbyły się w formie online w grudniu. Teraz w grudniu mamy nadzieję, że uda się spotkać na żywo. Dzisiaj cały świat zwrócony jest w kierunku nowych mediów, wirtualnych mediów i tak dalej. No niestety pandemia nas też rzuciła w internet, ale taniec to jest forma, która jakby zyskuje coraz większą popularność wśród młodzieży poprzez różnego reality show, poprzez różne konkursy, medialne również bardzo. Widzicie ten trend w naborach, że rzeczywiście młodzi się garną na te sceny? Czy póki co chyba nie zauważyłyśmy spadku w ogóle chęci. To jest ważne, tak. I dzieciaków jest tak naprawdę coraz więcej chce, ale myślę, że to właśnie wynika z tego, że taniec pozwala się wyzwolić. Przekazać emocje, które często drzemią w człowieku i gdzieś tam daleko w sercu są schowane, a na scenie łatwiej. Wiecie, że tak się mówi, to jest jedna z form, o których pani powiedziała, to jest świetna też forma wyrażania emocji, bo mówi się o tym, że niestety pandemia odcisnęła takie piętno na młodych, że będą szukać tej formy kontaktu i oby szukali, a nie żeby się przywiązali do tej kanapy i komputera i smartfona. Co daje ten taniec właśnie? Ja myślę, że i my, i nasze dzieci miałyśmy ogromne szczęście, bo my tak naprawdę, no w ubiegłym roku faktycznie musieliśmy przejść na zdalne nauczanie, ale w tym roku nam się tak udało, że nie byliśmy ani jednego dnia na zdalnym. Grupy były zmniejszone. Tak, liczebnie grupy były zmniejszone i zgodnie z rozporządzeniem mogliśmy faktycznie pracować w takich 5-osobowych grupach. Często to było jedyne wyjście tak, dzieci z domu. Tak, dokładnie. One czekały, aż wybije godzina i będą mogły pojawić się na sali, zobaczyć inne buzie niż te, które w domu się przewijają. I tak naprawdę uratowało to im dzień. Myślę, że często. Tak. Rodzicom zresztą też, już o rodzicach nie wspomnę. Co daje w takim razie taniec? Czym jest taniec? Szczęście, radość. Myślę, że wszystkie takie dobre, pozytywne emocje. Ale też pewnego rodzaju taką dyscyplinę, samodyscyplinę. Co jest ważne, bo mobilizuje do pracy. Nie wystarczy przyjść dwa razy w tygodniu na zajęcia. Maluszki mają krótkie zajęcia, starsze już troszeczkę dłuższe, ale to zawsze jest mało. Ciało potrzebuje pracować bardzo systematycznie, żeby faktycznie te postępy były. Także tutaj to zaangażowanie wewnętrzne, ta odpowiedzialność za grupę. Ja myślę, że to są takie cechy, które kształtuje się właśnie i poprzez taniec, i poprzez bycie w grupie. A jak się pracuje, zwłaszcza z tymi najmłodszymi? Dzisiaj dzieci wynoszą bardzo różne doświadczenia z domów. Różnie słuchają tych rodziców. Czasami są te bardziej krnąbrne, czasami mniej. Jak to wygląda? To również wymaga tego pedagogicznego bardzo podejścia, prawda? Ja myślę, że paradoks w ogóle jest w tym, że zwykle nas się bardziej słuchają niż rodziców. O, proszę. I gdzieś tam się pojawia często w rozmowach z rodzicami taka myśl, że mogłaby pani z nią porozmawiać, ona pani posłucha. To bardzo dobry sygnał, że mają no, budujące, bardzo duże dla nas jako nauczycieli budujące, tak. To jest też ważne mieć ten kontakt tego typu, prawda? Bo ten zespół to taka rodzina praktycznie. No tak, staramy się cały czas tworzyć taką atmosferę rodzinną. Gdzieś nie odpychamy problemów, które gdzieś tam na co dzień spotykamy, a wręcz zawsze się śmiejemy, że się wpakujemy, próbujemy ratować, tak? Jak to jest z tremą u dzieciaków? Łatwiej sobie radzą z występami na scenie niż my dorośli? Ja myślę, że tak. Szczególnie te małe dzieci, bo mają mniejszą świadomość. Im starsze, tym trochę gorzej, ale ja uważam, że to dobrze, bo trema jest mobilizująca i jak to się zawsze mówiło, że prawdziwy artysta zawsze przed wejściem na scenę ma tremę. No trudno, żeby jej nie mieć, a tu przy paniach takie ładne też troszkę, nie ukrywam, że się zestresowałam, jak wypadnę, ale bardzo świetnie, to bardzo się cieszę. Jeszcze chciałam zapytać o taką rzecz, te umiejętności, których się nabywa w zespole, znajomości, relacje wzajemne,
same przeszłyście przez zespół, więc wiecie doskonale, one zostają na później. Po pierwsze, te umiejętności takie dotyczące tych interpersonalnych relacji, ale też znajomości jako właśnie ta rodzina, znajomości, które zostają na później, bliskie kontakty, relacje. Jak to jest? Myślę, że to największa wartość, która pozostaje tak naprawdę. Te kontakty, te znajomości, te wspomnienia, wspólnie spędzone chwile, momenty, gdzie możemy do siebie zadzwonić, opowiedzieć sobie pewne rzeczy, wrócić do zdjęć. Same tak. Jesteśmy przykładem tego. Tak, a teraz przy jubileuszach, zresztą też nie jesteśmy tak długo przy jubileuszu, to są też takie momenty, które jeszcze bardziej zazębiają gdzieś te nasze więzi, gdzieś się ściągamy, gdzieś naprawdę ludzie chcą wracać. To jest takie taką ogromną... Tak, jubileusz. I to naprawdę w takich licznych, no takich dużych liczbach, bo to nie przyszły 3 osoby, I tak? Szpagat zrobili po 40 latach. Wow, no to rzeczywiście. Byli tacy, ale no. No, to najważniejsze, że to wszystko gdzieś tam zostaje i ta atmosfera, tak jak pani mówicie, a co z takimi umiejętnościami, czy to też daje w życiu później takim zawodowym taki obycie? A to na pewno. Zresztą wiele razy gdzieś się słyszało, a jeszcze jak pani zażyła, a Iza, mamy twoją dziewczynę, no super sobie radzi, z niczym nie ma problemu. Ma łatwość w nawiązywaniu kontaktów, co jest dzisiaj taką pożądaną cechą. Jest otwarta, nie wstydzi się wystąpień publicznych. To na pewno takie cechy, te dzieciaki muszą być zorganizowane, umówmy się. No właśnie. Bo to teraz połączyć szkołę, inne zajęcia, załóżmy językowe, tak? I do tego zajęcia u nas w zespole. Teraz może przez tą pandemię nie były tak mocno nasilone, ale my bardzo lubimy pracować w weekendy. No. Także zachęcamy zainteresowanych. Jak słyszymy, we wrześniu nabór, więc wszystkie informacje pewnie na stronie internetowej będą bliżej września umieszczone. Się pojawią, tak. Czego życzyć buziakom? No kończy się powoli gdzieś tam, no jest półrocze mija, ale w tych najbliższych miesiącach, najbliższych latach. Dla nas jakby rok szkolny się skończył. Także na nowy rok szkolny i na te wakacje chcą, żeby się nie zamknęło i żeby się wszystkim chciało. Atmosfery rodzinnej nadal utrzymujcie to i oby tak dalej. Pani Paulina Przybysz, dziękuję. Dziękuję. Pani Karolina Wojtasik-Kocoń, dziękuję. Dziękuję bardzo. Z zespołu Buziaki w Gorzowie były Państwa i moimi gośćmi. Ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia.